Państwa serdecznie, nazywam się Renata Korn, przyjechałam do Państwa z Izerów i może kilka zdań takiego wstępu jeszcze, bo ja reprezentuję jakby kilka ruchów, kilka miejsc, kilka inicjatyw, zanim dojdę do Perskiego. Działamy, o jest właśnie, generalnie takim największym bytem naszym, w naszym regionie, i który teraz się reaktywuje, jest kooperatywa izerska, w której właśnie bardzo mocno jestem zaangażowana. I kooperatywa izerska jest takim właśnie bytem, który skupia w sobie szereg różnych inicjatyw, wszelakich, z wszelkiej maści, czyli są to działalności handlowe, jarmarczne, inicjatywy rolnicze, ale też bardziej o szerokim zakresie działania, takie jak na przykład Perski Izerski, Targ Rolny w Siedlęcinie, Izerskie Forum Suwerenności, Paczka Izerska, Magiczne Izery, Kooperatywa Spożywcza Jelenia Góra. W tej chwili Kooperatywa Izerska nabiera rozmachu i jest jakby w fazie reaktywacji, ponieważ to była działalność, która była stworzona na potrzeby projektu w 2013 roku. Potem gdzieś tam po prostu przyschła, gdzieś tam pojawiały się loga i różne takie sygnały, że gdzieś tam jest, nazwa się przejawiała. Natomiast w tej chwili zbieramy się i zaczynamy wszystko jakby od nowa ożywiać. Chcemy to wszystko po prostu spiąć, zsieciować i połączyć w jedną całość, ułatwiając sobie tak naprawdę codzienne życie i współpracę między nami wszystkimi, którzy tam żyjemy w Izerach. To tutaj jest poglądowo taki klimat naszych właśnie Izerów. To jest rejon Jelenia Góra i okolice Kopaniec, Szklarska Poręba. Perski Izerski jest właśnie jednym z tych działań naszej kooperatywy. Po to tutaj zostałam zaproszona, żeby Państwu akurat tą inicjatywę przedstawić. Jest to jarmark, który jest bardzo unikatowy i działa od 6 lat. Jest rozpoznawalną marką już na dzień dzisiejszy i na tym targu działamy na zasadzie jednego dnia i zawsze jest to niedziela. Organizowany jest w ciepłej porze roku, czyli od maja do wrzesień lub październik. I odbywa się w Dolinie Harmonii. To jest taka agroturystyka bardzo pięknie położona i trwa cały dzień. Praktycznie zaczynamy od 11, a kończymy o godzinie 17. Przygotowałam Państwu tutaj tak w cyfrach trochę danych, żeby może było to takie know-how i jakiś taki, nie wiem, inspiracja, podpowiedź dla Państwa, którzy chcieliby coś podobnego u siebie zrobić albo mieć pogląd, jak to ewentualnie działa. Działamy tak, że tam mamy rękodzieło, czyli lokalne rzemiosło, pchli targ, czyli sprzedają ludzie swoje garażowe, jakieś tam wyprzedaże robią, stare używane przedmioty, ciuchy. Tutaj podałam też mniej więcej ilości tych stoisk. Ogólnie to jest przeważnie około 30-35 stoisk. No i tutaj wyszczególniłam Państwu na poszczególne działy, żeby mieć jakiś tam obraz tego. Oprócz tych działań jest też oczywiście, są stoiska z lokalną żywnością, stoiska z kuchnią izerską ciepłą, warsztaty, które zajmują około 2-4 stanowisk. Przeważnie są to warsztaty dla dzieci, z lokalnymi różnymi wytwórcami, loteria fantowa, no i czasem odwiedzają nas też wystawcy zagraniczni. Perski Izerski jest, tutaj pokazane są na przykład warsztaty cyrkowe dla dzieci. Przeważnie jest to tak, że to są zajęcia każdorazowo coś innego. Staramy się tak robić, że załóżmy powtarzają się warsztaty mozaiki i gliny, a dodatkowo jeszcze za każdym razem jakieś nowe, ciekawe warsztaty po prostu włączamy, typu właśnie akrobacje, typu jakieś warsztaty zielarskie, kwaściarskie dla dorosłych, biały śpiew, czy po prostu... Znaczy generalnie to się odbywa na takiej zasadzie, że szukamy chętnych, lokalnych ludzi, którzy mogą z czymś się podzielić.
I na tej zasadzie to po prostu funkcjonuje i na jakichś takich życzliwych zasadach te osoby dzielą się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i pasją. O, tu widzę, że mi się coś pozaklejało. W ogóle to jest pierwsza moja prezentacja, taka multimedialna w życiu. Widzę, że tutaj mnie trochę zaskoczyła, że nie wszystko jest, co miało być, a coś tutaj się przykryło. Tak, tutaj mówiłam już o lokalnej żywności, o kuchni izerskiej, która zawsze ma mnóstwo fanów. Ludzie generalnie przychodzą na imprezę, na perski izerski, żeby spotkać się, żeby mile spędzić czas, właśnie przekąsić coś dobrego i przeważnie jest to taki sposób na spędzanie po prostu bardzo miłe niedzieli rodzinne, żeby nawiązać relacje, żeby sobie posiedzieć, pogadać i przy okazji zrobić jeszcze fajne zakupy. Tutaj trochę danych dla Państwa odnośnie naszego marketingu. Ja generalnie jestem takim, powiedzmy, członem wspierającym. Było kilka edycji, przy których jakby pomagałam przy koordynacji, koordynowałam perski. Natomiast generalnie organizatorami są właściciele Doliny Harmonii, Państwo Podwińscy. Także tutaj jestem takim tylko wspierającym bytem. To się nie przewija, ok. Widzimy zdjęcie. A teraz nic? Okej. Mamy bardzo dużo w naszym Zagłębiu Izerskim działa mnóstwo inicjatyw i ci ludzie łączą bardzo dużo różnych ciekawych pomysłów, reprezentują różne właśnie organizacje, inicjatywy i tutaj wymieniłam akurat te, które pojawiają się też tam u nas. Są to często w formie stoisk albo też właśnie w formie warsztatów. Dzielą się swoimi tematami. Mamy w Kopańcu na przykład leśną szkółkę dla dzieciaczków. Pewnie Państwo wiecie, na czym polega działanie leśnej szkółki. No i na przykład w ramach zarabiania jakichś tam drobnych pieniędzy dzieciaczki z leśnej szkółki sprzedają swoje produkty na naszym też perskim, izerskim. Pojawia się też właśnie Ania Rumińska, o której wspomniała Monika, ze Slow Foodu i nam czasami coś tam ciekawego upichci. Zrobić ciekawe stoisko albo warsztat chwastożerczy. No i oczywiście my. Ja też jestem reprezentantką Paczki Izerskiej, tej pierwszej formuły, pierwszej organizacji, która jest na liście. Paczka Izerska to jest takie działanie oddolne, jest to grupa rolników. W tej chwili jest to 5 gospodarstw, które ze sobą współpracuje, wytwarza ekologicznie produkty lokalnie i na różnych zasadach je sprzedaje w różnych miejscach, łącznie z wysyłką paczek kurierskich. No, jesteśmy też takim tutaj charakterystycznym właśnie bytem na perskim izerskim. Mamy też oczywiście Mnóstwo Kultury, w związku z tym, że fundacja, która funkcjonuje w Dolinie Harmonii, nazywa się Fundacją Harmonia Kultury, więc też ten aspekt jest bardzo tutaj mocno akcentowany, jeśli chodzi o jarmark. I też staramy się jakimś własnym sumptem zapraszać ludzi, którzy mają coś ciekawego do zagrania, do zaśpiewania. Oczywiście tutaj budżet nie jest wielki, ponieważ właściwie finanse się spinają na zero, to znaczy przychody z tytułu parkingu, parking przy perskim jest odpłatny, 3 zł dla gości, plus jeszcze niewielkie opłaty od stoisk. Pokrywają koszty organizacji całego wydarzenia, wydruku ulotek, plakatów, jakichś tam działań pracowników. No i takie wydarzenia właśnie, które chciałoby się przy okazji organizować, no tak trzeba po prostu robić, żeby one były robione wolontarystycznie lub za jakąś po prostu drobną opłatą czy zwrotem kosztów po prostu przyjazdu człowieka, artysty. Często jest to tak, że kogoś się po prostu gdzieś tam łapnie, ktoś przy okazji gdzieś tam jest w okolicy, czy tam na stacji Wolimierz, mamy też to centrum kulturalne, alternatywne stacje Wolimierz, gdzie też się przewijają różni artyści i często korzystamy jakby w cudzysłowie z takiej bazy ludzi zasobów ludzkich, które tam się po prostu przewijają i nam tutaj też coś ciekawego po prostu dzielą się tym, co mają w kulturalnej części naszej. No i tutaj tak wypisałam trochę po jakby akademicku od razu, może odpowiadając na niektóre pytania, bo czasem potem się pojawiają, więc jakby tutaj, ale powinny być mocne strony. Nie wiem, czemu nie ma. Najpierw powinny być mocne, moment. A jest możliwe, że na końcu jeszcze wyskoczą slajdy? No, jest możliwe, tak?
Dobra, bo najpierw były mocne i tych mocnych stron było dużo więcej. To powinno się. A można było zobaczyć, przepraszam, czy tam jest taki slajd mocne strony? Ja bym przestała przyciskać tutaj. Jest, okej, dzięki. Bo tutaj właściwie jest, w tych mocnych stronach zawarte jest jakby esencja, clue tego wydarzenia naszego perskiego, izraelskiego. Przede wszystkim dlatego na początku zresztą wymieniłam te aspekty, bo one są tutaj moim zdaniem kluczowe. Otwarci, wspierający gospodarze, organizatorzy, którzy współpracują w oparciu o ciepłe relacje. I te relacje tutaj to jest po prostu podstawa. Niekomercyjność wydarzenia, czyli niewysokie opłaty za stoiska i przez to też właśnie przystępność dla rozmaitych wystawców, którzy nie zawsze mają jakieś takie duże przychody z tytułu sprzedaży. Stała klientela, czyli tutaj się przewijają mnóstwo tych samych ludzi, znajomych, ludzie się witają, jest duża serdeczność, właśnie chcą po prostu tam przyjechać, żeby się spotkać ze sobą. Dobre relacje międzyludzkie, zarówno pomiędzy wystawcami, jak i pomiędzy wystawcami a gospodarzami, wystawcami a kupującymi. Czyli jest ogólnie taka właśnie bardzo ciepła atmosfera współpracy i wzajemnej życzliwości. No i tutaj oczywiście takie aspekty też są ważne, jak lokalizacja, atrakcyjność terenu i rozpoznawalna marka. Ponieważ wszystko się rozgrywa na 60 arach, rozstawione są właśnie wszystkie stoiska, więc jest to tak bardzo pięknie rozrzucone w przestrzeni takiej przyrodniczej, w pięknym krajobrazie. Nie jesteśmy ściśnięci, tylko właśnie wśród zieleni. Pasą się zwierzaki, jakieś gąski, kucyk. Dzieciaki mają miejsca do zabawy. Jest mały plac zabaw, jest dookoła łąki, labirynty. Można sobie po prostu odsapnąć na chwilkę, pójść na słońcu się powygrzewać. Generalnie chodzimy na posaka, jak jest tylko ciepło, to po prostu wszyscy chodzą na boso, także można sobie wyobrazić, jaka tam jest atmosfera. I tam jeszcze powinna być, moment, kurczę. A jeszcze powinna być jedna strona mocnych stron. Mogę poprosić o ten slajd? Przepraszam, że tak panów angażuję. Powinna być jeszcze jedna strona, mocne strony, po tym slajdzie? Jest. Tak, i tu jest też ważne aspekty, które po prostu uważam za ważne tutaj w tym organizacji tego wydarzenia, czyli sprawdzona formuła. No tutaj można powiedzieć, że nic zadać, nic ująć. Jest to w tej chwili tak poukładane, w takich proporcjach, w takim klimacie, że tutaj żadna jakby zmiana, transformacja może niekonieczna na tym etapie jest. Mamy infrastrukturę, dostęp do wszystkiego, wiadomo, bo jest to agroturystyka. Organizacja, współpraca w lokalnej społeczności, sielski klimat wydarzenia, nieformalny charakter organizacji i współpracy, czyli zero papierologii i tak dalej. No i tutaj bardzo ważna rzecz, brak przerostu formy nad treścią, co dla mnie jest największym też atutem. Czas mi się kończy już, tak? Może? Tak, streszczę się. Dobra, okej. Okay. To już będziemy dochodzić do sedna. Słabe strony zagrożenia, no to tutaj niezbyt wiele mamy stoisk, niestety, z warzywami i owocami. Nie ma tak wielu jeszcze rolników, którzy by tutaj się wystawiali z tymi produktami. Znaczy są, ale niekoniecznie chcą na Perski przyjeżdżać. Pogodowe warunki, jeżeli ich nie ma, no to po prostu impreza leży. Praktycznie nie udaje się w ogóle. Tutaj jest zagrożenie kontynuacji wydarzenia. No i o finansach już wspomniałam. Jeśli chodzi o to zagrożenie, to chodzi o to, że organizatorzy, gospodarze podjęli się właśnie projektu Magicznej Zero od tego roku, który bardzo, bardzo ich zaangażował. No, mimo że był to projekt finansowany, ale dużo pracy było wolontarystycznej. Perski też jest robiony jakby społecznymi siłami, więc jest tutaj wspomniana sytuacja, tak zwane wypalenie społeczne. I generalnie jest hasło rzucone, że ktoś jest chętny do koordynacji, do przejęcia Perskiego, to jest mile widziany. Okej, okay. A to już było. No i podsumowanie tutaj, że na pewno jest to wartościowe wydarzenie, które przynosi wiele korzyści dla społecznej lokalności na wielu poziomach naszego życia.
i zależnie i od, na poziomie społecznym i na poziomie ekonomicznym. I to by było tyle, jeśli chodzi o perski izerski. Także dzięki. Jakby były pytania, to zapraszam. I jeszcze, jak już jestem przy głosie, to bardzo chciałam serdecznie Was zaprosić na wydarzenie, które wspomniał Wojtek Majoriusz. Forum, drugie jest Forum Suwerenności Żywnościowej, które organizujemy właśnie w Dolinie Harmonii, tam gdzie jest perski izerski, w terminie 29 luty, 1 marca. Dwudniowe wydarzenie. Będą szczegóły wkrótce na Facebooku. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo.